Witam pańczarku, A może w dwustetnym wykładzie więcej informacji dotyczących sensora. Nie mówię o cenie, ponieważ wiadomo, w jakich czasach żyjemy. Chodzi o działanie, zastosowanie i funkcje sensora. Mój drodzy, na początku powiem, że już dzisiaj wiem, że sensor będzie bardzo mocno rozwijany w technologii, bo, nauk, bo, bo może nie nauka, bo technologia daje taki, taki potencjał. W dużym uproszczeniu dla tych, którzy na przykład nie byli na szkoleniu i nie mieli okazji słyszeć sensor. Bada glebę, na podstawie analiz gleby pokazuje konieczność wapnowania, daje możliwość dokonywania ponownych pomiarów w tych samych miejscach, rysuje obręby pola, daje możliwość zrobienia kilku planów nawozowych jednocześnie, z uwzględnieniem każdego pomiaru, daje Wam możliwość w układzie 60 sekund na wyniki pomiarów, daje Wam możliwość na porównywania cen nawozów, ale nie w aspekcie cen, tylko w aspekcie danego pola, czego do tej pory na rynku w ogóle nie było. Daje możliwość analizowania wody do zabiegów, wskazuje jak się ma dana woda do zabiegu, który chcecie zrobić, tworzy mieszaniny zbiornikowe w oparciu o to, co chcecie wrzucić do opryskiwacza, pokazuje gdzie, co, jak wrzucamy, kiedy mamy zmienić pH, kiedy nie mamy, kiedy adiowant, kiedy nie, daje wam możliwość zapisywania gotowych receptur robionych w domu oraz Daje możliwość odczytywania tych wszystkich wskazówek nawet bez dostępu do sieci, gdyby, abyście mogli, na przykład stojąc na polu, czy w, w, w garażu, bądź w lesie, ciągnąc wodę do pryskiwacza, mogli odszukać sobie i zrobić procedury według założenia, które ustaliliście dzięki tej technologii. Dodatkowo macie tam wbudowane potężne algorytmy, które są przez nie cały czas rozwijane które pozwolą na bez zmiany technologii, na dodatkowe funkcjonalności dla Was. Dzisiaj tworzona chociażby mapa nawozowa w sensorze, ona będzie dopasowana do Waszych potrzeb, do potrzeb Waszych maszyn, Waszych rozsiewaczy. Z mojego punktu widzenia ci, którzy już w to weszli, ci, którzy w to wchodzą, ci, którzy w to wejdą, przeskoczą i tutaj nie opowiadam Wam bajek o kilka lat do przodu, Poziom technologiczny pod kątem dostępu do wiedzy. Bo powiem coś, co może nie wszyscy zrozumieją, ale tak jest. Hektar Sensor, to jest moja wtyczka, czyli wtyczka hektara wiedzy do waszych gospodarstw. On wam umożliwi, że bez czytania książek staniecie się własnym agronomem na własnym gospodarstwie. To jest już przetestowane, miało to już w Polsce kilku rolników. Jest ogromna grupa zamówień, które będą realizowane niebawem. I nawet młodzi rolnicy, którzy mnie znają, którzy mieli to na testy, mówią, że to jest technologiczny przeskok, który spowoduje, że jak będą zmiany w przepisach unijnych, będą zmiany w produktach, to będziecie dzięki temu zawsze na bieżąco. Nie będziecie musieli się zagłębiać w książki, w literaturę, w przepisy, bo to Wam wszystko powie. Po prostu wszystko to, co potrzeba z punktu widzenia nawożenia i ochrony roślin. To tak w dużym skrócie, bo można by mówić i mówić, a przecież nie też nie o to chodzi, żebym tylko na ten temat mówił.